Cześć wszystkim. Dziś opowiem o niezidentyfikowanych zjawiskach na Marsie, które zostały uchwycone przez sondy orbitujące wokół tej planety. Zadbałem o to, by źródła tych zdjęć były wiarygodne. Linki do nich znajdują się w opisie. Zwróćcie uwagę, że są to oficjalne strony projektów NASA związanych z misjami na Marsa. Nie ma tu więc mowy o jakiejkolwiek próbie oszustwa. Także dziś skupię się na rzeczach, które są pewne, a może nie do końca wszystkim znane. Mam nadzieję, że dojdziemy do ciekawych wniosków poprzez logiczną analizę tych materiałów. Dziś chcę skupić się na zdjęciach z bezzałogowej misji NGS, czyli Mars Global Surveyor. NASA opublikowała zbiór ponad 20 tysięcy zdjęć tej misji. Niemniej jednak, dokładna analiza tych zdjęć zajmuje bardzo dużo czasu. Jednym z najbardziej interesujących zdjęć, jakie udało się wydobyć, jest te przedstawiające interesującą strukturę. Przypomina ona sieć częściowo podziemnych korytarzy, których średnica szacuje się na 600 stóp, czyli około 180 metrów. 180 metrów na średnicę każdego korytarza. Jest to imponująca wielkość. Zwróćcie też uwagę, że w obrębie jednego z tych tuneli znajduje się pewien obiekt. O, mniej więcej w tym miejscu, jak dobrze widać. Odbijające światło słoneczne w sposób sugerujący kształt kulisty tudzież owalny. Dla lepszego poglądu hipotetycznego przeznaczenia tej struktury można zobrazować to jako sieć tuneli komunikacyjnych, wewnątrz których środkiem transportu jest właśnie taka kula, tudzież owalna struktura o średnicy bliskiej 180 metrów i długości co najmniej tyle. Jeżeli wejdziemy na jeden z tych dwóch linków, który został zamieszczony w opisie, tu jest jeden z nich, i tutaj jest drugi, tak? To są dwie różne strony. Jedna z nich znajduje się na serwerze MSSS.com, czyli Marine Space Science Systems, która wyraźnie mówi, że zdjęcia, które umieszcza, należą do NASA. Drugi link zawiera serwer, jest na serwerze USGS. USGS jest to Geological Survey of the United States i bezpośrednio podlega pod Department of the Interior of the United States, czyli Departament Spraw Wewnętrznych, tak to można przetłumaczyć. Wracając do tych zdjęć. Możemy otworzyć teraz w tym momencie drugie to zdjęcie. Proszę bardzo. Tu jest ta struktura. To ma co podobnie wygląda. I chciałem jeszcze o tym parę słów powiedzieć. No, o tym drugim zdjęciu pochodzącym właśnie z tej samej misji MGS. Widać na nim podobną, jednolitą strukturę z wyraźnie odcinającymi się krawędziami od naturalnego terenu. Ponadto też zwróćcie uwagę na kulisty kształt tego obiektu. Na pierwszy rzut oka wygląda to na jakiś krater, który, których na Marsie nie brakuje. Ale przede wszystkim chodzi mi o skupienie światła, które właśnie jest w tym miejscu. Odbicie dokładnie tego światła. Żwircze pył nie odbijają tego w taki sposób. No chyba, że mówimy o jakiejś metalicznej strukturze. Wtedy możemy mieć z tym do czynienia. No a obiekt ten ewidentnie ma brzegi zaokrąglone. Co widać bardzo wyraźnie. W dodatku jest ścięty. Tutaj na górze, to też widać. Ponieważ... No, ewidentnie tu jest koło, taki okręg. Więc można to uznać za tak zwany ścięty stożek. No, taka struktura nie występuje w naturze zbyt często, no wiadomo. Można to zobrazować tak, żeby lepiej to sobie wyobrazić. Można to właśnie porównać do na przykład jakiegoś elementu infrastruktury podziemnej, na przykład wieżyczki obserwacyjne czy tego typu rzeczy. No ale mówię, to tylko przypuszczenia. Może to być równie dobrze zwykły stożek z kamienia czy czegokolwiek. Niemniej jednak idealne stożki, w dodatku równo ścięte, nie występują w naturze samoistnie zbyt często. Nasuwa się na główne pytanie, po co ktoś miałby budować sieć podziemnych tuneli na planecie, której warunki są niesprzyjające życiu, na których w ogóle życia nie ma według oficjalnych doniesień. Oficjalnie NASA komentuje to w ten sposób, wszelkiego typu znaleziska w sposób dość śmieszny, mówiąc, że jest to obiekt balon meteorologiczny, przekłamania, artefakty obrazu, problemy z łącznością, pozostałości po poprzednich misjach, czy nie wiem, księżyc nie w tej kwadrze, czy układ gwiazd był fatalny.
Na potwierdzenie autentyczności tych materiałów w opisie właśnie, jak mówiłem, zamieszczam linki do tych zdjęć, czyli po prostu do stron oficjalnych amerykańskich agencji rządowych, na serwerach których zdjęcia te możecie sami zobaczyć i sami je ocenić. Zachęcam Was gorąco do dyskusji. Po wejściu teraz na jeden z tych linków raz jeszcze widzimy, że podane są na nim koordynaty interesujące nas lokalizacje. Możemy teraz sobie ładnie skopiować do schowka, tak żeby móc się tam przenieść, korzystając z publicznie dostępnego narzędzia, jakim jest Google Earth. Poczekamy, chwilę się załaduje. I zmieniamy na Google Mars. Tutaj mamy warstwy widzialnego obrazu. Wklej, przejdziemy do tej lokalizacji. Na planecie Mars. Jest w tym miejscu. Warto oddalić sobie, żebyśmy w ogóle cokolwiek widzieli. I teraz, żeby zorientować w tym terenie, warto wyświetlić sobie zdjęcie pokazujące, gdzie mniej więcej zostało zebrane interesujące nas zdjęcie. Widzimy tutaj 3 kratery i 4 tworzące więcej czworokąt. Jak oddalimy to 3 kratery i 4 tworzące więcej czworokąt, zdjęcie zostało wykonane w lewym dolnym rogu. Liczmy. Warto zmienić mapę na CityX Mosaics. Jest to mapa stworzona przez Mars Reconnaissance Orbiter Context Camera. Zdjęcia są dostępne pod koniec 2011 roku. Źródło NASA. Zamykamy. I co my tu mamy? Te zdjęcia pozwoliłem sobie jeszcze z tej misji. Te zdjęcie pozwoliłem sobie tutaj przerzucić, tak żeby to było lepiej widoczne. Żeby trochę przybliżyć w tym momencie. I zobaczmy, co my tu mamy. Porównując. Wygląda podobnie. 3 korytarze z różnych stron wchodzące w głąb Ziemi. Po co i na co? No cóż. Chciałbym ogólnie, żebyście też sami pomyśleli, co to jest waszym zdaniem, jakie jest tego przeznaczenie. Nie chcę wam sugerować, bym może czegokolwiek. Liczę na obiektywną opinię. Po prostu pokazuję wam oficjalne zdjęcia i mam nadzieję, że wspólnie dojdziemy do pewnych wniosków. Możecie też na własną rękę sami tego poszukać, sami sprawdzić, posługując się dokładnie tymi samymi metodami. Publicznie dostępnych zdjęć dla każdego, więc proszę bardzo. Jeżeli chcielibyście uzyskać informacje na ten temat, więcej informacji na ten temat, dokładnie tego, co na Marsie możemy znaleźć, co widzimy na Marsie, co NASA przez przypadek nie zasłoni, tak to nazwijmy, bo NASA bardzo sprytnie działa, tuszując, retuszując każde zdjęcie faktycznie, na którym widać coś więcej i rozmywając, to chyba jak na ulubiony efekt, mam wrażenie, do edycji zdjęć. Więc mówię, jeżeli chcecie więcej informacji na ten temat, dajcie znać, postawcie łapek w górę, że ten temat się wam podoba. Ja nie chcę zamieszczać wszystkiego w jednym materiale, gdyż chciałbym poświęcić temu pewną serię, byśmy do pewnych wniosków doszli wspólnie, bez narzucania nikomu poglądów, że czegoś tam definitywnie nie ma, bo UFO nie istnieje, lub że tam mieszkają na pewno kosmici, którzy jedyne czego chcą, to nas zniszczyć. Jeżeli podoba wam się to co robię, was to interesuje, kliknijcie subskrybuj. Będzie to dla mnie znak, że to co robię ma sens. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Zachęcam was do oglądania pozostałych moich filmów. I dziękuję za poświęcony czas. Trzymajcie się serdecznie. Do zobaczenia już wkrótce. Pa, pa.